lekcji zajmiemy się czasownikami i przymiotnikami, a konkretnie ich odmianą w czasie teraźniejszym. Zapraszam! Hej wszystkim, to Pera w Korei. Jak pamiętacie z filmiku o składni koreańskiej, a jak nie pamiętacie, to kliknijcie tutaj. Aby utworzyć po koreańsku zdanie, na jego końcu musi znajdować się czasownik lub przymiotnik. I teraz, jak już to wiecie, możecie zająć się odmianą. Pewnie też pamiętacie, że powiedziałam, że czasowniki i przymiotniki koreańskie nie odmieniają się przez osobę. Za to odmieniają się przez coś innego, mianowicie przez honoryfikację. Znaczy to, że czasownik bądź przymiotnik, który znajduje się na końcu zdania koreańskiego, przybierze różne formy w zależności od tego, z kim rozmawiamy. Innymi słowy, zdanie, które wypowiadamy, będzie miało różny stopień honoryfikatywności w stosunku do osoby, z którą rozmawiamy. W tej lekcji będzie jedynie mowa o zdaniach oznajmujących i ewentualnie o pytaniach w czasie teraźniejszym. Wszystkie inne formy i czasy po kolei. Później, nie martwcie się, na początku poznamy właśnie to. I nie musicie się martwić, że będę używać jakichś trudnych gramatycznych słów, tudzież form, które są używane przez, nie wiem, osoby starsze i tak dalej. Dlatego będę raczej starać się przekazać Wam taki język koreański, którym mówią Koreańczycy po prostu. No to zaczynamy! W języku polskim bezokoliczniki kończą się na literkę ci. I tak samo w języku koreańskim również mamy taką zasadę, że bezokoliczniki kończą się na końcówkę da. Tak jak tutaj macie teraz. No to spójrzmy na kilka przykładów bezokoliczników. Kada. Kada. Mokta. Mokta. Hada. Hada. Cakta. Cakta. Kilda. Kilda. I teraz, żeby odmienić taki czasownik bądź przymiotnik, wystarczy, że odetniemy to da i dorzucimy odpowiednią końcówkę gramatyczną. Końcówka symnida, mnida jest końcówką bardzo formalną i bardzo grzeczną. Używamy jej, kiedy chcemy bardziej wyrazić nasz szacunek do rozmówcy. Używamy jej, kiedy rozmawiamy z osobą starszą, profesorem, z szefem. Jak używamy tej formy? Odcinamy końcówkę da i patrzymy, co nam zostało. Jeżeli znajdująca się na końcu głoska kończy się na spółgłoskę, dodajemy końcówkę symnida. Jeżeli kończy się na samogłoskę, dodajemy mnida. A teraz przykłady. Na pewno znacie czasownik być, czyli ida. Po odcięciu da pozostaje nam i, czyli zakończone oczywiście na samogłoskę. Musimy dodać mnida. Wychodzi nam dobrze Wam znane imnida. Teraz już nie ma tajemnic, już wiecie, skąd się bierze ta imnida. Teraz spójrzmy na czasownik mokta, czyli jeść. Po odcięciu da pozostaje nam mok, zakończone na spółgłoskę. Dlatego dodajemy końcówkę symnida i wychodzi nam moksymnida. Tak samo sprawa ma się z przymiotnikami. Na przykład jeppeda. Po odcięciu końcówki da zostaje nam jepp. Dodajemy mnida, ponieważ to samogłoska, czyli jeppmnida. Takta. Po odcięciu końcówki da zostaje nam tak, zakończone na spółgłoskę. Dodajemy symnida, wychodzi nam ciaksymnida. Ta sama zasada tyczy się formalnych pytań, tylko końcówka jest nieco inna. Zamiast symnida, mnida dodajemy symnika, mnika. No na przykład jem brzmi moksymnida, a pytanie czy jem, czy jesz, czy jecie moksymnika nie ma najmniejszego znaczenia, o której osobie mówicie. Zawsze tak samo będą brzmiały te czasowniki i przymiotniki czy ja jem, czy ty jesz, czy wy jecie. No to jeszcze kilka przykładów dla utrwalenia. Iremi mosimnikka. Iremi mosimnikka. Cionen babel moksymnida. Cionen babel moksymnida. Yuna sinen jepymnida. Yuna sinen jepymnida. Poza formą symnida, mnida istnieje jeszcze jedna forma, troszkę bardziej formalna, ale już nie tak bardzo. Powiedziałabym, że bardziej wkraczamy w strefę neutralną. Jest to forma chyba najczęściej używana i z którą spotkacie się w Korei najczęściej, ponieważ używając jej, no jesteśmy
jesteśmy dokładni, neutralni. Nikogo nie obrażamy, ale też w pewnym stopniu wyrażamy szacunek. Chodzi o formę zakończoną na końcówkę you. Jeżeli nie jesteście pewni, w jaki sposób do kogoś się zwrócić, zwykle najlepszym rozwiązaniem jest właśnie zwrócić się w ten sposób z końcówką yo, ponieważ w ten sposób dana osoba się po prostu nie obrazi na nas, że mówimy do niej za nisko lub za wysoko. A teraz jak tej formy używać? W tej formie mamy dwie, a właściwie trzy końcówki, ale o tym za chwilę. Są to ajo i ojo. No i niestety to, jak się ich używa, to sprawa nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku symnida, mnida. Dlaczego tak jest? Ponieważ po odcięciu da w bezokoliczniku nie patrzymy tylko na ostatnią sylabę, tylko na sylabę wcześniej. I także jest wiele wyjątków, na których trzeba uważać. No i niestety, te wyjątki trzeba wykuć. No ale okej, jakieś zasady przecież są. Kiedy doczepiamy ajo, a kiedy doczepiamy ojo? Po odcięciu da w bezokoliczniku nie patrzymy na ostatnią głoskę ogólnie, która jest w tym, co nam pozostało, a patrzymy na ostatnią samogłoskę. Jeżeli ta samogłoska to a albo u, dodajemy ajo, a jeżeli to każda inna samogłoska, tak jak ty tutaj, dodajemy ojo. To teraz sprawdzamy. Do ka dodajemy ajo, wychodzi nam kaju, ale skracamy to do gajo. Mop plus ojo, mogoju, mogoju. Masi plus ojo, wychodzi nam masi ojo, skracamy to do masiojo. Bo plus ada, wychodzi nam boada, skracamy to do Buajo. Jak plus ajo, jagajo. No wszystko ładnie, pięknie, prawda? Ale co jeżeli nasza sylaba ostatnia kończy się na samogłoskę y, jak tutaj? Jak w przypadku jepyda lub kyda na przykład. W takim wypadku to y znika, i doczepiamy ajo bądź ojo w zależności od tego, jaka sylaba znajduje się w pozostałości. No spójrzmy teraz. Jepyda, prawda? Mamy jepyda, odcinamy ta, zostaje nam jep. No i co teraz z tym zrobić? To y znika, a patrzymy jeszcze na kolejną samogłoskę, która nam została. Zostało nam je. Je to nie jest ani a, ani o, w związku z czym dodajemy oju. Kolejny wyraz, kyda. Odcinamy y, zostaje nam samo k. Nie ma żadnej samogłoski, w związku z czym również dodajemy ojo. I ostatni przykład, papyda. Po odcięciu wszystkiego, zniknięciu y, patrzymy, co nam zostało, jest papy. Została nam głoska z a, w związku z czym dodajemy ajo, czyli papaju. Trochę skomplikowane, ale myślę, że jak poćwiczycie, to na pewno zapamiętacie. Jest jeszcze trzecia forma oprócz ajo i ojo, ale ta forma dotyczy tak naprawdę tylko jednego czasownika przymiotnika. Chodzi o końcówkę joju i jest ona tylko i wyłącznie używana do czasownika przymiotnika hada. Po odcięciu końcówki da zostaje nam ha, doczepiamy jojo, wychodzi nam hajoju, który zwykle skracamy do heju, które na pewno dobrze kojarzycie z dram, czy k-popu, czy cokolwiek oglądacie. Jeżeli troszeczkę interesujecie się koreańskim, na pewno spotkaliście się z kilkoma słowami, z tym właśnie heju. To sprawdźmy kilka przykładów, które na pewno są Wam dobrze znane. 사랑해요. 사랑해요. 좋아해요. 좋아해요. 미안해요. 미안해요. Teraz bardzo dobra wiadomość, mianowicie forma nie zmienia się nawet jeśli jest to pytanie, dodajemy tylko znak zapytania na końcu zdania i wychodzi nam pytanie. Teraz kilka przykładów pytań. 어디에 가요? 어디에 가요? 뭘 먹어요? 뭘 먹어요? 뭘 해요?
뭘 해요? 얼마나 커요? 얼마나 커요? Oczywiście, jak już wspomniałam, istnieją też wyjątki w tej odmianie, ale o tym będzie później. Na pewno zrobię osobny filmik o kilkunastu wyjątkach. Formal, czyli język nieformalny. Z językiem nieformalnym musicie bardzo uważać. Dlaczego? Ponieważ Koreańczycy bardzo zwracają uwagę na to, jak się do nich mówi i jak oni mówią do Was. Jeżeli zwrócicie się do kogoś panmalem, a nie powinniście, może się skończyć to zerwaniem kontaktów albo czymś gorszym. Wiecie, ile było morderstw na tym tyle w Korei? No ale jeżeli rozmawiacie ze znajomymi, z rodziną, bliską rodziną, z kimś młodszym od Was, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyście nie używali tego panmala. Także najlepiej się go nauczyć i najpierw zapytać, czy możecie zwracać się do tej osoby w panmalu. A teraz, jak tworzy się panmal? Panmal jest banalnie prosty. Bierzecie formę, której nauczyliście się przed chwilą, czyli tą ajo, ojo i odcinacie jo. Koniec. To wszystko. Tak właśnie tworzy się panmal. Oczywiście są jakieś jeszcze inne formy gramatyczne i tak dalej, ale tego się będziemy uczyć po kolei. Na razie wystarczy Wam tylko wiedzieć, że musicie po prostu odciąć jo i macie panmal, czyli język nieformalny. No to spróbujmy, czy rzeczywiście tak jest. Ka. Ka. Mogo. Mogo. He. He. Jaga. Jaga. Kiro. Kiro. Ko. Ko. Proste, prawda? I tak samo jak z formą ajo, ojo, nie ma odrębnej formy na pytania. Musimy tylko zmienić troszeczkę intonację i dodać znak zapytania. Odiga. Odiga. Młomogo. Młomogo. Młohe. Młohe. Olmana ko. Olmana ko. Specjalnie użyłam tych samych pytań, co w formie ajo, ojo, żebyście zobaczyli, że niektóre wyrazy mają troszeczkę inne końcówki. Na przykład odi zamiast odie. Jest to spowodowane tym, że w panmalu często opuszcza się partykuły. Co to są partykuły? W kolejnym filmiku. Podsumowując. Czasowniki i przymiotniki koreańskie nie odmieniają się przez osoby, a przez honoryfikatywność, czyli stopień grzeczności wobec rozmówcy. Końcówka formalna to sunnida, mnida i zależy ona od tego, jaka głoska znajduje się po odcięciu końcówki da. Jeżeli jest to samogłoska, dodajemy mnida, jeżeli jest to spółgłoska, dodajemy sunnida. Wciąż język formalny, ale już bardziej neutralny, to końcówka ajo, ojo. W tym przypadku, jeżeli po odcięciu końcówki da, samogłoska, która pozostała w głosce, to a lub o, dodajemy ajo, a w każdym innym przypadku samogłoski dodajemy ojo. Panmal, czyli język nieformalny, trzyma się tych samych zasad, co język neutralny, który przed chwilką wyjaśniłam. Wystarczy jedynie odciąć jo. I na koniec słówka, które pojawiły się w tej lekcji. Kyda. Kyda. Masida. Masida. Poda. Poda. Yeppuda. Yeppuda. Bappuda. Bappuda. Saranghada. Saranghada. Jowahada. Jowahada.
미안하다. 미안하다. 어디? 어디? 뭘? Skrót od muosel. 뭘? 얼마나? 얼마나? To już tyle na dziś. Mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam, że lekcja była ciekawa. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie, żeby nie przeoczyć kolejnych lekcji. O czasach, czasownikach, przymiotnikach będzie na pewno więcej, dlatego zostańcie ze mną i do zobaczenia do następnego razu.